Siemaneczko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, Audi RS4. Początkowo myślałem, że Audi RS5 i RS4 to są bliźniacze modele. Z tym, że RS4, no to jest wiadomo takie kombi, no nie? Nie wiem, czy część z was zauważyła, z posiadaczy już tego samochodu, że mamy tu popsutą kierownicę. Siedzimy po prawej stronie. Co wy na to? Jak to pierwszy raz zobaczyłem u ziomeczka, jak graliśmy sobie razem, to byłem w szoku totalnym. Dlaczego w Meksyku siedzimy po prawej stronie? No chwileczkę, o co chodzi? Wytłumaczycie mi, dlaczego tak jest? Piszcie koniecznie w komentarzach. Dla mnie jest to dziwne, może trochę głupie, dlatego że większość samochodów tutaj, z którymi mamy do czynienia, no to siedzimy po lewej stronie, tak jak powinno być w Meksyku, no nie? Dlaczego tak jest tutaj? Nie mam pojęcia. Sama fura wydaje się trochę łagodniejsza od RS5, no nie? Wydaje się też nieco węższa, chociaż może to złudzenie optyczne. Ta maska nie jest taka drapieżna jak w RS5. Jak obejrzycie sobie ostatni odcinek z RS5, to zwracałem wam na to uwagę, że ta maska była taka typowo drapieżna, no nie? Nie chciałbyś jej zobaczyć w tylnym lusterku na autostradzie, na pewno nie, bo byś się wystraszył. To jest, jak ja to mówię, mokry sen każdego tatusia, takie Audi RS4. Zobaczcie, auto funkcjonalne przede wszystkim, dużo miejsca w środku, ale jednocześnie jedną nogą w luksusie i jedną nogą w sporcie, no nie? Więc nie jest to taki zwykły samochód do jazdy, wiesz, gdzieś tam zawieźć rodzinę tu i tam, tylko jest to też taki samochód, którym możemy troszeczkę poszaleć. Tutaj mamy, zobaczcie, jakie wielkie wydechy i pytanie, czy to są atrapy, czy nie? Ciężko powiedzieć, nie? Taka niby dwururka, ale chyba jedna strona tej dwururki jest zaślepiona, przynajmniej w Fordzie. Nie wiadomo, jak to jest w rzeczywistości. Podejrzewam, że fizyczne wyjście z dwóch stron jest, ale na pewno nie takie szerokie. Na pewno nie. Dobrze, za chwilę sobie zajedziemy do tuningowni i zobaczymy, co ten samochód ma pod maską i spróbujemy zrobić z niego jakąś rakietę standardowo. Cofamy. Tutaj mamy oczywiście skrzynię automatyczną, więc ja używam sekwencyjnej skrzyni na łopatkach i sekwencyjnej na drążku. Zmiany biegów. Nie wiem, czy to Audi występuje w ogóle w wersji ze skrzynią manualną, taką, wiesz, H-shifter i tak dalej. Więc po prostu będę używał sekwencji. No, a te biegi tutaj lepiej słychać, jak się używa sekwencji, bo jak się używa... A nie będę wchodził w szczegóły, dobra. Jedziemy sobie do chaty. Do chaty mam niedaleko. Czy sprawdzamy może teraz samochód, jak się zachowuje bez żadnego tuningu? Co wy na to? Zobaczymy. Audi RS5, ku mojemu zdziwieniu, prowadziło się jak barka. Ono w standardzie ważyło niecałe 2 tony, chyba tonę 900, jakoś tak. Strasznie dużo. I zobaczymy sobie. No tutaj też raczej nie będziemy się spodziewać, wiesz, wydajności typu jakieś Lamborghini Huracan albo Aventador. To nie są tego typu samochody. To są samochody, które oferują nam jakby wszystkiego po trochu, można powiedzieć, no nie? Nie można powiedzieć o Audi RS4, że to jest samochód przeciętny, ale też nie można powiedzieć, że to jest sportowy, że to jest jakiś super luksusowy, że to jest, no wiesz, to jest po prostu samochód z jedną nogą we wszystkich kategoriach jednocześnie, no. Tak to wygląda, tutaj jeździ się nim całkiem przeciętnie, nie ma się czym podniecać. Dobra, chodźmy sobie do chaty, zobaczmy Forza Vista, co ten samochód ma. Akurat nam się trafiła chata przy plaży, bardzo dobrze. I tak, i chodźmy do Forza Vista. No i zobaczmy, samochód nie był w żaden sposób tunigowany, nawet koloru nie zmieniałem. A w ogóle wspomniałem wam, w jaki sposób go zdobyłem. Zdobyłem go w obecnej playliście festiwalowej. Normalnie do kupienia w sklepie on nie jest miły. Ej, patrzę teraz, ale mam takie zdziwienie mega duże. Czekaj, zajdziemy sobie z drugiej strony. Nie wiem, czy to jest normalne, ale te fotele są strasznie schowane w słupek B. Wow. Normalnie fotele, znaczy oparcia foteli są gdzieś tak właśnie na wysokości słupka B i leciutko wystają poza ten słupek B. Tutaj
Te oparcia są całkowicie schowane za słupek B i prawie połowa siedziska jest tak za słupkiem. Ja nie wiem, czy wsiadanie do tego samochodu jest wygodne, o to mi chodzi. Tak można plecami, kręgosłupem zahaczyć o słupek B wsiadając. Takie mam wrażenie, ale to może mi się wydawać tylko. W każdym razie to wsiadanie tutaj do samochodu wydaje się być dość ciasne, jak na samochód do użytku, powiedzmy, codziennego. No i proszę bardzo, kierownica faktycznie po prawej stronie, widzimy tutaj skrzynia automatyczna, bardzo fajne wyposażenie, to jest 2018 rok tej Audicy i tutaj mamy dużo przycisków, oczywiście mamy też ekran do wyświetlania prędkości i tam innych parametrów, ale jest też masa fizycznych guzików, fizyczne guziki powinny być w każdym samochodzie, niezależnie czy to jest elektryczne, czy to jest jakieś nowoczesne auto, zwyczajnie są bezpieczniejsze i powinny być umiejscowione, rozmieszczone gdzieś tutaj po kokpicie intuicyjnie. Jak będziecie projektantami samochodów, kiedyś ktoś z was, pamiętajcie o tym, że musi być wszystko rozmieszczone intuicyjnie. Stąd wysiąść nawet teraz. O. Bo wtedy kierowca dużo prościej będzie mógł obsługiwać samochód, aniżeli patrząc się na, wiesz, wielki tablet i zastanawiając się, czy na pewno kliknąłem tą opcję, co trzeba, no nie? Dobra, tutaj mamy bagażnik. W bagażniku nie możemy nic więcej zrobić, ale możecie przyznać, że jest on dość spory. Kurde, jak patrzę na ten samochód, to tak sobie myślę, że chciałbym mieć takie Audi. Może nie jakąś tam wersję sportową, ale po prostu takie Audi. Fajnie wygląda, no nie? Tutaj nawet widać, ono w standardzie ma takie jakieś poszerzenie, zobacz. To jest strasznie szeroki samochód. Te koła z boku, z tyłu nie, mocno odstają, zobacz. Tutaj jest jeszcze takie poszerzenie, no kurde, strasznie szerokie auto. Musi być naprawdę ciekawe z wyglądu. A zobaczmy sobie teraz podmaskę. Pod maską mamy tajemniczy napis TFSI RS V6. Dobra, V6 już nie jest tajemnicze. Myślałem, że tu jest jakaś rzędowa piątka albo coś, a tu jest sobie V6, 2018 rok, prawilnie. Dobra, no i fura myślę, że wygląda mega fajnie w kombi, zwłaszcza Audi mi się zawsze podobały w kombiaku. Super, dobra, idziemy sobie do tuningowni i robimy tak. Robimy oczywiście tuning, ale najpierw sprawdzimy, czy mamy jakiegoś bodykita. Niestety nie. Nie możemy jeszcze bardziej poszerzyć tego samochodu. Szkoda, nie szkoda, no jest jak jest. I możemy sprawić, że ta fura będzie jeszcze bardziej drapieżna, czyli może już tak półtora nogą w sporcie. Czyli możemy dodać różne spoilery. Tego spoilera raczej nie dodam, z wiadomych powodów nie chcę go tutaj, nie chcę go tutaj widzieć. Możemy też dodać sobie pakiet ABT bodajże, tak? I zobaczcie, drastycznie zmienia on dyfuzor głównie, no nie? No bo tutaj reszta tyłu zderzak się nie zmienia, tylko i wyłącznie dyfuzor z wydechami. Co moim zdaniem jest super i oczywiście pasuje do całego tego kompletu. Tu możemy sobie dodać, tak jak w moim crossfire'ku, atrapki wywiewów chyba z silnika, tak? One nic nie robią, po prostu są. To jest taka stylizacja i sprawia, że samochód, zobaczcie, tylko te dwa detale, przedni splitter, czy dyfuzor, czy spoiler, przedni spoiler plus te wydechy z boku już sprawiły, że samochód stał się bardziej drapieżny tylko dzięki temu. Ekstra. Dobra, idziemy sobie dalej i możemy zwiększyć moc. Tutaj mamy pojemność 2.8 w standardzie. Chyba w RS5 była ta sama pojemność i też V6, no nie? Więc to może być bardzo podobny silnik. Czy sam silnik może być ten sam, ale osprzęt może być. Wydaje mi się, że w RS5 może RS5 mogła być mocniejsza. W standardzie po tuningu mogą być podobne. Tutaj możemy rozwiercić silnik do 3,3 litra. I możemy doładować go do 800 koni. Tutaj w Fordzie wszystkie samochody można prawie tak stuningować na jakieś przesadzone moce, no nie? Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. No jest. Dobrze, że jest taka opcja. Wiem, że Audi w kombiaku dobrze dosyć tuningowały się na drift, ale tak na szybko sprawdzimy sobie najpierw pod wyścigi, przejedziemy sobie jakiś zwykły wyścig bez, wiesz, dodatkowego ospoilerowania i zobaczymy, co ten samochód potrafi. Zrobimy maksymalny tuning, weźmy sobie sliki. Ja podejrzewam, o kurde, to już jest w S2. Nie ma żartów. Dobra, musimy dać szersze kapcie z przodu i z tyłu. Ej, w S2? Jak to jest możliwe? Taki samochód nie powinien... W S2 są... Ja wam tylko przypominam, że w S2 są takie samochody jak Bugatti, Ferrari Pista,
jakieś zabawki torowe, ale nie rodzinne Audi, no chwileczkę, coś tu się nie zgadza, co? Okej, dajmy sobie skrzynię biegów sportową i dajmy może sobie skrzynię biegów siedmiobiegową. No może nawet ośmiobiegową bym dał, bo tu jest tylko 3-3 litra. Jak na samochody z tej klasy, to może być trochę, nie no, 9, dobra, on chyba w standardzie ma 8 biegów ten samochód, dlatego niech tutaj zmienię 8-biegową. No i dobra, chyba mamy gotowe. Wypadałoby jeszcze zmienić kolor, bo żeśmy zrobili co? Statusio wozu, żeśmy zrobili zabawkę torową do jazdy torowej. Oczywiście on tak z zewnątrz nie wygląda, ale gdyby odbieranie wagi samochodowi miało faktycznie odzwierciedlenie tutaj w grze, to w środku tego samochodu nic by nie było, oprócz jakiejś klatki bezpieczeństwa, nie? 1454 kg, wywalone głośniki, wygłuszenie, wszystko co można. 927 koni mechanicznych, to jest potworna moc i trochę się nie dziwię, dlaczego on wbił do klasy S2 teraz. Pięknie. Dobrze, i na koniec wisienka na torcie, czyli ja proponuję zrobić ten samochód w całkowitej czerni. Nawet mamy taki kolor w standardzie, ale zobaczcie, wtedy znika nam, nie jest widoczny ten wylot powietrza z boku. Czerwona, to są fabryczne kolory, tak przy okazji. To nie są kolory, które sobie wybieracie tutaj. One są inne. Możecie też modyfikować sobie kolory tutaj i zrobić sobie jakiś customowy. Ale te kolory, które są tutaj, są to jeden do jednego fabryczne kolory, takie jakie są w rzeczywistości. Także tutaj możecie sobie wybierać z tej palety prawdziwej. No i chyba najbardziej takim drapieżnym kolorem dla tego auta byłby czarny, co? Do tej pory mieliśmy taki szary, który też wyglądał świetnie, ale czarny albo czerwony to jest magia, nie? Czerwony trochę uwidacznia te takie elementy ciemne, te takie plastiki albo... Nie, to raczej karbonów nie ma, to raczej plastik. No dobra, no i co? Robimy gangsterkę, czyli zróbmy sobie przyciemniane szyby. Możemy sobie też pokolorować konkretne elementy felgi, na przykład dać zewnętrzną, tutaj są takie listewki, można sobie je dać na czerwono, sprawić, żeby samochód jeszcze bardziej drapieżnie wyglądał. I tutaj możemy sobie pokolorować poszczególne elementy felgi, one do tej pory były pomalowane jakoś na biało, nie do końca szary kolor. Tu też możemy sobie zrobić jakieś różne kombinacje tego koloru, jakby cuda można zrobić w tej Fordzie, jeśli chodzi o dostosowanie auta. A to jest wierzchołek góry lodowej, bo jeszcze mamy przecież naklejanie samochodu, oklejanie wszystkim, czym się dano, nie? To jest piękne. Dobra, dajmy sobie może jakiś taki kolor aluminiowy, szczotkowany aluminium, niech będzie sobie. I tu mamy jeszcze te w środku rzeczy, to moglibyśmy spróbować dać na czerwono, ale to chyba na. Ciemny czerwony nie będzie nawet pasował, więc może też jakiś... O, czekaj, tu był karbon. Powiecie na taki ciemny karbonik. Coś ciekawego, no nie? Szczotkowane aluminium na zewnątrz, w środku kurde karbon. Świetnie to będzie pasować. Bo wiecie, no, jak szczotkowane aluminium, to nie karbon. No ale zrobiliśmy sobie taką stylizację, niech będzie. Zaciski hamulcowe wydają mi się małe w stosunku do całego samochodu. Powinny być jakieś wielotłoczkowe. Może to są wielotłoczkowe, ale no, nie wiem, wydaje mi się te tarcze jakieś takie małe w stosunku do całego samochodu. Okej, wychodzimy sobie i zobaczymy, na co samochód stać. Zobacz sobie na to, jak to wygląda. Jeszcze mógłby trochę siąść, ale to zaraz zrobimy tuning driftowy i wtedy się coś ogarniem samochodem. A teraz jedźmy sobie, przejedźmy się kawałek i oblatajmy jakiś wyścig, zobaczymy jak mi pójdzie. Tak, myślę, że ta 8-biegowa chyba skrzynia biegów, która tutaj jest w standardzie, pasuje doskonale do tego silnika. Dzięki temu, że samochód jest w wysokich obrotach cały czas, dzięki tej skrzyni samochód jest cały czas w wysokich obrotach i niwelujemy tutaj dość spory turbo lag. Mamy tutaj mocne doładowanie, no umówmy się, 3-3 litra i 900 koni mechanicznych, to musi być mocne doładowanie twin turbo, prawda? Zobaczmy sobie środek wygląda sobie tak. Podczas jazdy. Nie ma tutaj heads-up display. Trochę jestem zaskoczony, że w Fordzie tego nie dodali, a podejrzewam, że standardowy samochód coś takiego ma w sobie. Jeśli wiecie coś na ten temat, to oczywiście piszcie w komentarzach. A tak przy okazji mamy tu chyba poprzednią generację Audi RS4, która jedzie przed nami. Wydaje mi się, że to może być model z poprzedniej generacji. Spójrzcie, zwróćcie uwagę na lampy. Tylne zwłaszcza. Nie?
ale tak z kształtu to mogłoby być dobrze w Audi RS4 facelift, nie? Właśnie, że tutaj mamy też taki jakiś spoiler na dachu, taki bardziej agresywny, a w tamtej Audicy, no tamta Audica jest, wygląda taka bardziej obła, no nie? Bardziej okrągła, chyba że to kolor po prostu tak robi. Ale mogę bliżej sobie podjechać i sobie porównamy szybciutko. Pyk. No fajnie się trafiło tak w ogóle, no nie? No dobra, no ta nowa RS4 dużo groźniejsza, zwłaszcza, żeśmy doładowali tutaj dodatkowy pakiet stylizacyjny, no nie? I zrobiliśmy te felgi trochę inaczej. Same felgi to są standardowe na pewno. Same felgi też się różnią i w tej nowej Audicy są kosztowne. Maska też jest kompletnie inna. Ta w poprzedniej Audicy wydaje się, kurczę, no nie do końca. No dobra, w poprzedniej Audicy jest trochę wypłaszczona, tutaj tak ten nosek zachodzi trochę w dół. Grille są niemal identyczne. W tej Audicy trochę inny ten kącik tutaj, no i lampy zupełnie inne. Przedni zderzak, te fejkowe wloty powietrza tutaj, no nie? No to wszystko tutaj jest. Tył, jeśli chodzi o wydechy, to jest różnica, bo żeśmy tutaj wymienili, ale pamiętam, jak tu były standardowe, to też były trochę inne. No i sam pakiet poszerzający, nazwijmy to, wygląda oczywiście inaczej, ale generalnie jest to mniej więcej ta sama szerokość. Natomiast sam tył, sama ta tylna klapa jest taka dosyć grzeczna w starej RS4, no nie? Jest grzeczniejsza. W ogóle tam rejestracja 1 Pro Club, siemaneczko. Jest jakiś drive-atar ziomeczka i nawet jego rejestracja się tu ustawiła, nice. Dobra, a ta tylna klapa w tej Audicy jest taka groźniejsza znowu, no nie? Także są to delikatne różnice, na które pewnie część osób by nawet nie zwróciła uwagi. Po prostu patrzy się na całokształt samochodu, że te nowe Audi jest raczej takie bardziej groźne, nie? A może ktoś niekoniecznie zwróci uwagę na te takie detale, jak my sobie tutaj wszystko rozróżniamy i rozkładamy na czynniki pierwsze. Ten samochód to jest niezły pierdziok, właśnie teraz sprawdziłem, przejechałem się nim kawałek i musimy sprawdzić zaraz, jadąc z jakiejś górki, bo wydaje mi się, że to będzie jeden z lepszych pierdziochów w ogóle w grze, obok takich królów pierdów jak Golf, jak Ford Focus. To ten jest, za każdym razem praktycznie jak puszczam gaz, to on robi takie pierdy, takie wiesz, taką serię, no nie? Że zastanawiam się, czy nie zostanę zastrzelony tutaj zaraz po stronie gamingowej, tak do mnie strzela ten samochód. Stronie gamingowej, to znaczy na moim stanowisku nie zostanę zastrzelony, no wiecie, o co mi chodzi. Jeśli chodzi o napęd w standardzie, mamy tutaj dyferencjał bardzo ciekawie ustawiony, a właściwie rozkład całego napędu, bo mamy 86% napędu na tył i no, resztę naprzód, wiadomo, nie? Ale to jest bardzo duża dysproporcja, więc można nawet powiedzieć, że częściowo ten samochód to jest właśnie napęd na tył i powinien całkiem fajnie w zakrętach się zachowywać. A teraz posłuchajmy pierdół. Zobacz gościa, what the hell? Co się z nim dzieje? Jest dobry pierdzioch, no. Audi pierdzące. Tam jeszcze dalej będziemy mieli taką górkę, to posłuchamy sobie. Zobaczmy sobie na moście prędkość. 334, 40, 50. Jak konfigurowałem ten samochód w tuningu, to pokazywało, że może ponad 400 jechać km na godzinę, ale już tak powyżej 330 dość wolno się rozpędza. Dobra, i pierdy, uwaga! Aha. To jest kurde pierdziok zasrany! Ekstra, ekstra! Dobra, czyli jak chcecie sobie popierdzieć samochodem, to Audi RS4 stunigowane na maksa jest doskonałe do tego. A teraz zobaczmy sobie, właśnie tutaj widzicie, dodałem mocno gazu na zakręcie i samochód od razu wysprzęglił. Mimo że mamy tu nawet na 4 koła, on jest tak w standardzie skonfigurowany, że można zarzucić mu dupą. To jest bardzo ciekawe, co? Także tak, można już nim nawet coś teraz podriftować. Oczywiście można ten napęd poprawić przy takiej mocy, nawet wypadałoby ustawić na przykład 60-70 proporcje, coś takiego, nie? Bo on teraz na zakręcie dodasz, naprawdę zachowuje się jak prawie jak samochód z napędem na tył i ciężko go z tego driftu wyprowadzić, dlatego że zawsze te koła przednie jakoś tam
wiesz, mają ten napęd, no i jak chcesz kontrować i dodasz gazu, to samochód robi dziwne rzeczy, no nie? Znaczy nie takie, jakbyś się spodziewał po samochodzie z napędem na przód, czy z napędem na tył. Więc my sobie tutaj ustawimy ten dyferencjał, zobaczcie, 86. Ustawimy sobie na 70 nawet procent i myślę, że to nam naprawi ten problem. Zwyczajnie samochodem nie będzie tak rzucać na zakrętach, gdy dodamy gazu. A jednak 900 koni mechanicznych, no to potrafi wyobracać nam samochód. Widzicie, teraz na zakręcie dodałem maksimum gazu. Jeszcze sobie tu spróbujemy w niższych prędkościach. Sobie tutaj zobaczymy. Już zarzuca, ale widzicie, nie ma takiego stresu. Nie ma takiego problemu jak wcześniej, że całkiem nam ta dupa uciekała. Już można to ładnie sobie naprawić. No to takich ruchów chyba nikt nie będzie robił na zakrętach, ale nie da się. Teraz się nie da zarzucić, widzicie, jedno ustawienie naprawiło nam wszystko. Co? Chodźmy na autostradę, sprawdźmy, ile to cacko wyciągnie teraz. Odpalamy sobie launch control. Tu nie ma o czym gadać, chłopie. Zrywa przyczepność na 4 buty, no przy takiej mocy. I sprawdzamy prędkość maksymalną. Ile ten samochód wyciągnie waszym zdaniem? Ja myślę, że tak dojdzie do 390 km na godzinę, bo żeśmy zrobili naprawdę hardkorowy tuning. W rzeczywistości taki samochód chyba niezbyt poradziłby sobie z taką prędkością ogromną, bo już dla niego, dla tej konstrukcji podejrzewam, że gdzieś koło 320 to już by było mega dużo. Nie mówię tu oczywiście o skręcaniu, jakimś manewrowaniu na autostradzie, tak, prawie niemożliwe dla takiej bryły, ale myślę, że o kurde, już 400 jedziemy. No bardziej jest to możliwe, w rzeczywistości myślę, że mógłby być to delikatny problem dla tego auta. Wow, a tu burza piaskowa, ale to super wygląda. Dobra, i 405, 407, 410, 12, 14, ło, nie zdążę liczyć, 16, ale 17 nie było, czyli ponad 400 km na godzinę te nowe Audice śmigają. Proszę bardzo, jak chcecie dobry, szybki samochód i taki, którym zabierzecie rodzinę na wakacje, no i będziecie musieli przy okazji tankować co 10 km zbiornik do pełna. Nie no, co 200 km zbiornik do pełna. O, jak stary Dodge Charger z 68. Przy takim tuningu myślę, że jak najbardziej osiągalny. Audi RS4 jest doskonałym kandydatem i mokrym snem dla każdego tatusia. No dobra, czyli już zdążyliśmy zauważyć, że fura radzi sobie co? Na zakrętach oczywiście słabo, no nie ma co tutaj liczyć na fantastyczne osiągi rodem z jakiegoś Lamborghini albo Ferrari, nie wiem, Astona Martina, McLarena, czegokolwiek. A fura niby aspiruje do tego, żeby no te wszystkie fury pokonywać, bo już jest w klasie S2. Więc no, na zakrętach lipa. Ja bym dedykował ten samochód do klasy A w Forza Horizon, albo, kurde, cały czas dostaję jakieś nagrody, znaczy no, dary, prezenty od kogoś. Albo do klasy S1 z zastrzeżeniem, że może być do dupy, bo w S1 naprawdę już macie takie super samochody do, wiesz, to musicie się z nimi bawić, tak? No i jeszcze kwestia tego, że możecie zrobić sobie tutaj swap silnika jakiś, tak? Ale no mówię, wyżej niż klasa S1 to bym kompletnie tego samochodu nie wrzucał. Nie ma to żadnego sensu, bo samochód nie prowadzi się za dobrze. Oczywiście można by było zrobić tu jeszcze lepszy tuning, ale no, to jest Audi RS4, a nie Lambo, więc lepiej tu na pewno nie będzie. Chodźmy do garażu, zróbmy ten samochód na drift. No i musicie mi jedną rzecz wybaczyć, jak ja robię samochody na drift, za każdym razem zmieniam, od jakiegoś czasu zmieniam im felgi na jakieś zielone, jakieś takie jaskrawe kolory, to dlatego, że jak sobie wchodzę w wybieranie samochodów, to żebym od razu widział, o, tak jak tutaj macie Audi, żebym od razu widział, który samochód jest na drift, bo często jak wybieram jakiś do wyścigu, jak już jestem w wyścigu, no to nie mam napisane, o, ten samochód jest na drift na przykład, tak? A jak mam zielone felgi, to zawsze wiem, że o, dobra, ten samochód stunikowany jest driftowo i raczej lepiej go nie brać na wyścigi. To jak, jesteście gotowi? W ogóle z czego ten deszcz pada? Przecież chwila.
Niebo całe przejrzyste, suche niebo jest, a tutaj jakiś mokry deszcz pada z tego suchego nieba. Nie wiem, o co chodzi. Wiecie co, o dziwo, samochód, mimo że mamy tutaj bardzo mocne doładowanie, więc bym powiedział, że astronomiczne, to nie mamy jakiejś dużej turbodziury i bardzo przyjemnie się korzysta z całej mocy tego samochodu. Jestem zaskoczony pod tym względem, chociaż to znowu wielkie kombi i raczej, znaczy tak, w Fordzie jest tak, że duże samochody driftują się lepiej, bo są takie pewniejsze do opanowania. Wiem, dziwnie to brzmi, ale jakby mamy dużo czasu na reakcję. Z tym samochodem, przy takim doładowaniu, trochę się temat zmienia, dlatego że tutaj w pewnym momencie te turbosprężarki jak wchodzą na obroty, że tak powiem, no to da się wyczuć ten wzrost mocy, ale nie jest to tak mocno wyczuwalne jak w dużo lżejszych driftowozach, dlatego da się samochód ładnie opanować i prowadzić przez cały zakręt w drifcie. Jest zwyczajnie przyjemnie go kontrolować, chociaż, no mówię, to nie jest tak jak z tymi samochodami, które naprawdę na drifcie super się kontroluje. Nie ma takiej super precyzji jak w tych takich, o nie wiem, jak w 350Z na przykład. 350 jest fantastyczna do driftu, była fantastyczna w czwórce Horizon i jest fantastyczna też tutaj. Jest jeszcze kilka innych takich japońskich rodzynków, które są jakby stworzone do driftowania. Nie wiem, ale tamte samochody, no, łatwiejsze są do driftu, zdecydowanie. Jeśli chodzi o kopanie ze sprzęgła, żeby uniknąć tej turbodziury, no to tutaj nie ma aż takiego problemu. Jakby od tych niskich obrotów mamy też dostęp do w miarę wysokiej mocy i nie będziemy mieli raczej problemu z tym, żeby samochód utrzymać w jakiejś tam fajnej szczytowej mocy. Wypadłem. Zaczął padać deszcz akurat w momencie, kiedy miałem driftować i nie ma dymu. Nienawidzę driftować bez dymu. Tutaj trochę turbodziura była, ale jechałem na czwórce, dlatego tak. Ustawiłem skrzynię sześciobiegową, ale widzę, że więcej jak z czwórki to nie korzystam. Chociaż myślę, znaczy czwóreczkę ciągnie idealnie, tak jest tutaj to wyregulowane. Nie ma problemu z mocą, naprawdę. Taka, kurczę, ona szybko się odbija w drugą stronę. Opony mam założone driftowe, czyli te takie bardziej przyczepne. Także to nie są te standardowe, te takie słabe, tylko to są naprawdę już takie przyczepne opony i samochód bez problemu je ciągnie, bez problemu je zrywa, także to jest dobry znak dla tego auta. Czy to jest perfekcyjne auto driftowe? Nie. Czy można nim driftować? Tak. Teraz zbliżamy się do tego takiego, do tej takiej nawrotki, którą chciałbym ładnie opitolić. Widzicie, tutaj miałem niskie obroty, zdusiłem go czwórką, a on i tak wstał i tak, kurczę, kopcił na czwórce, także bardzo ładnie. No ale z drugiej strony, kurczę, akurat teraz popadało. Teraz, kiedy chcę wam pokazać drift, to deszczu, kupa, ech. Okej. Okay. O, Disa, powiem wam, że na moim tuningu teraz jest taka trochę zbyt raptowna może. Najlepiej by było obniżyć jej moc tak do 600-700 koni mechanicznych i dać gorsze opony i ona by wtedy sobie tak sunęła spokojnie, a teraz jest taka gwałtowna i trochę trzeba się więcej przy niej namachać niż normalnie, żeby ten drift wyglądał jako tako, ale wiesz, nie jest to jakieś, nie przeszkadza to jakoś bardzo, nie? Można sobie też driftować, z tym, że ja nie lubię tych driftowych opon, bo one są trochę zbyt przyczepne są w tej Fordzie, jestem przyzwyczajony do takich gładziutkich opon. Zresztą Wasato
motokorcie też driftuję sobie sporo i powiem wam, że staram sobie tutaj w Fordzie ustawiać te samochody tak, żeby driftowało się mi nimi jak w Assetto Corsie, czyli takim już prawdziwym symulatorze. Da się to ustawić, oczywiście tutaj driftuję z kamerą zewnętrzną z prostego powodu. W kokpicie nie jestem w stanie nic wyczuć w tym samochodzie. Jeszcze wam powiem, bo teraz widzicie, że mam niby kierownicę niesynchronizowaną, ale o tym historia jest na inny odcinek, to jest wina Fordzy. Ja mam normalnie ustawione 900 stopni obrotu, tak jak powinno być, ale Fordza tutaj na konsoli nie ma tego suwaka do ustawiania kąta skrętu kierownicy, no i nie jest to synchronizowane z moją kierą w środku, niestety. Co do Audi, bardzo fajny samochód. Klasa A najlepiej, klasa S1 dla szaleńców, do driftu ok, to by było zrobić lepszy drift, ten tuning w moim przypadku, ale można tym jak najbardziej driftować, wielka łajba, stabilny driftik, proszę bardzo, proszę nabijać punkty, nie ma problemu. Czy po prostu sobie pojeździ. Wygląd to oczywiście 10 na 10, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, tak? Że wygląd jest fantastyczny, jest to dream car absolutny dla każdego chyba. I tyle! Audi RS4. Przypominam tylko, o, przed kamieniami się gowałem, dobrze. Przypominam, że samochód był do zdobycia teraz w playliście festiwalowej razem z Mercedesem AMG One. Jest to nowy samochód, który pojawił się w Forza Horizon 5. Nie wiem, czy w czwórce go chyba nie było, w czwórce była raczej wcześniejsza wersja, ale nie dam sobie łba uciąć. I pojawiły się także nowe samochody niemieckie w Karpasie, które można było sobie odebrać, między innymi, o, ale BMW M8 pojawiło się jako nowe, RS3 sedan i RS5, które testowałem ostatnio, no i sedan, boże, i pick-up Volkswagen XL z 82 roku. Tak to wygląda. Audi RS4. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie. Cześć.